Kolejny dzień rozpoczynam od małej wpadki. Wylałem herbatę i suszę tutaj spód mojego stolika. Żar duży i dzień zaczynam od pojechania do paczkomatu, bo przyszły rzeczy do busa. Dobra, stolik elegancko wysechł. Mogę brać się za zobaczenie, co tam w tych paczkach. W pierwszej paczce mam dwie banki oleju. Olej, który polecił mi Łukasz do diesla 5W30. I do busa wchodzi 6,5 litra, do Doblo wchodziło 2,8 litra. Także od razu to widać, jaka różnica będzie. No ale fajnie, jest olej. I zaraz zapiszę wszystko i będę prowadził takie zapiski dla Was i dla siebie, bo ja o tych rzeczach zapominam, a tak jak zapiszę w takim odcinku, że wydałem tyle i tyle na busa, no to w przyszłości będę wiedział, jak te koszty po prostu w ciągu roku, no nie? Tak, w kolejnej paczce mam dwa filtry. Dwa wziąłem, bo żeby po prostu na przyszłość było. Jeżeli chodzi o olej, no to wziąłem 10 litrów, mimo że 6,5 zużyję. Będzie na dolewki, a na kolejną wymianę kupię kolejną bańkę, bo teraz po prostu no, wolę finanse przeznaczyć na zabudowę. Także w przyszłości kolejne, ale fajnie, filterki są taki dokładnie, jaki mam teraz zamontowany. To jest jeden z lepszych podobno, Manfilter. No i ostatnia rzecz, łączniki stabilizatora firmy Lemforder. To też Łukasz mi polecił takiej firmy. Tak wyglądają. Nie wiem, po co są te nakrętki dodatkowe. To się pewnie okaże na najbliższych. No jak pojadę do Łukasza wymieniać i już obliczam, ile to wszystko kosztowało. Wszystko po dwa, czyli olej dwie bańki, czyli 10 litrów 367,36, łączniki 130,56 i filtry 103,96, razem 601,88. I tak będę zapisywał, bo ciężko to tak, ile dokładnie zużyję, potem wiecie, się zastanawiać i tak dalej, a tak to po prostu będę wiedział, ok, kupiłem, wiem, że w grudniu wydałem na części i tak dalej 601,88 i jak kupię kolejne rzeczy, będę dopisywał i zobaczymy finalnie, powiedzmy do kwietnia, ile wydam, żeby auto było no bardzo, bardzo sprawne, nie? Dobrze, jeżeli chodzi też o busa, Car Vertical, widz Michał, pozdro wielki Michał, podesłał mi no z Car Vertical po prostu raport. Nie było ani kradzieży, ani baza policyjna została sprawdzona, przebieg ostatni 140 zarejestrowany, generalnie bezwypadkowy auto, nie było żadnych uszkodzeń przez, wiecie, czas eksploatacji. Najniższa cena 32, średnia 40, najwyższa 53. Dowiecie się na live, ile ja zapłaciłem. I tutaj wszystko opisane. Produkcja, rejestracja. Także historia auta też jest sprawdzona. Moi kochani, wiadomo, to jest wiadome, że kupując od handlarza może być sytuacja, że kupił, wymienił wtryski i EGR, a samochód miał 700 tysięcy przebiegu, po prostu żeby lepiej chodził, ładnie silnik pracował, wyczyścił wnętrze, wstawił używane fotele w dobrym stanie, gałkę zmiany biegów, wycieraczkę, wyczyścił silnik, dolał płynu i sprzedał zyskiem. Jest taka możliwość zawsze, ale jest też możliwość, że kupił tanio za 20 parę tysięcy powiedzmy i było do roboty EGR wtryski, zrobił to, nie musiał za bardzo czyścić, fotele były w takim stanie, przebieg jest realny. To jest takie, wiecie, zawsze ja wiem, że to mega ciężko byłoby, żeby to wszystko było faktyczne z takim przebiegiem i wszystkim tym, ale jestem dobrej nadziei, czas pokaże i na szczęście jest tak, że jeżeli by się okazało, że straszna wtopa i silnik zaraz padnie, no to mam Fiata Doblo, który mnie nie zawiedzie nigdy. Dobrze, nie samym busem człowiek żyje, trzeba trochę potrenować. Dobrze, moi drodzy, kuchenkę przesuwam. Duże jest zainteresowanie armrestlingiem, dlatego troszeczkę, trochę chociaż Wam wytłumaczę co i jak, bo bardzo mało osób zna ten sport, także 2 minuty czy 3 filmu mogę poświęcić. Stajemy bardzo blisko stołu, kładziemy łokieć na poduszce bocznej. Drugą ręką trzymamy uchwyt.
W ten sposób zaczynamy ustawienie przy stole. Jeżeli podczas walki łokieć nam spadnie, jest faul. Jeżeli uniesiemy, też jest faul. Jeżeli nie jesteśmy w stanie z przeciwnikiem się ustawić przez 30 sekund, jest ustawienie sędziowskie, czyli proste ręce. Sędzia zamyka kciuki, zamyka palce, ready go. Przed startem barki nie mogą być tak, muszą być równolegle do stołu. Nadgarstek musi być prosty. Kostki kciuków widoczne. I na komendę ready go zaczynamy walczyć. Arm wrestling dzieli się na techniki tak zwane inside arm wrestling i outside arm wrestling. Inside jest to technika wewnątrz, czyli jesteśmy tutaj w małym kącie, zazwyczaj walka w hak, po komendzie ready go zginamy rękę przeciwnika, nadgarstek i trzymając kąt dobijamy do poduszki. W normalnych stołach są poduszki boczne, tutaj nie ma, bo to jest stół treningowy. I w tej technice tak samo można łokieć bliżej, ściągnąć do siebie plecami, mocny ruch, można wygrać nadgarstek, dać łokieć do przodu. Triceps, tak samo. I dobijamy przeciwnika, albo jak wygramy pozycję, przesuwamy po podłokietniku. A walka outside, to jest tak zwany King's Move, czyli w ten sposób prostujemy, trzymamy. Tak, bardzo mi się nie podoba ta technika. Albo walka na górę, czyli ściągamy rękę przeciwnika, rozginamy i przechodzimy w ten sposób. I często przy tej walce jest taki rozwarty kąt, także to się nazywa outside arm wrestling. I te wszystkie rączki, zaraz Wam tutaj pokażę, służą właśnie, żeby doskonalić poszczególne elementy w arm wrestlingu. No bo na przykład, co tu się dzieje? Mocne palce, mocny nadgarstek, biceps, kąt, tak zwany młotkowy, bardzo mocny, dodatkowo czasami w pozycji obronnej, nie tylko młotkowy, ale podchwyt, bardzo ważny. Plecy, klatka, triceps, bark, mięśnie skośne brzucha. Wszystkie mięśnie pracują. Nie walczy się samą ręką, tylko całym ciałem. No i trzeba wzmacniać bardzo dużo elementów. I pokażę Wam na takiej rączce zaraz. Tutaj mam taką rączkę w kształcie walca. I kamerkę trochę przestawimy, może tak będzie lepiej widać. I teraz mam ciężar. Ciągnę ciężar do siebie. Już czuję opór. I ruch wykonuję tak, że zginam nadgarstek i przeciągam do siebie. A pokażę Wam, co jest ciekawego w tej rączce. A ciekawe są te otwory, bo w ten sposób jest nacisk na mały palec. Po środku, na środek dłoni, w tym miejscu na ten palec. I w zależności od techniki, w jaki sposób wykonujemy zgięcia nadgarstka, w taki sposób ustawiamy. Tutaj mamy taką rączkę, która po zwinięciu chce nam rozgiąć palce. Także na palce, na nadgarstek. Tutaj typowo na nadgarstek, pasek do pronacji, bo ten ruch, co Wam wspomniałem, że rozginamy, to jest taki ruch pronacyjny, to jest supinacyjny. Tutaj mam imitację dłoni, jeszcze taki walec. No i na wyciągu sobie tutaj zaczepiam i trenuję. I tutaj w arm wrestlingu nie zależy mi, żeby do kąta takiego do 180 stopni rozginać ręce, wystarczy mi taki kąt, bo walczę i tak w tym krótkim kącie. No i tutaj mam 26 kg i jak widzicie, dla osoby, która ćwiczy arm wrestling, która waży 70 kg, taki ciężar praktycznie nie istnieje. 26 kg to jest taki po prostu rozgrzewkowy. 36 kg to już jest ciężar takich, który czuję. OK, i jeszcze dołożymy troszeczkę. I ostatnia seria 41 kg.
O, ciężko. 41. Jakby ktoś był ciekawy, no to 5, 10, 15 razy 2, 30. 2, 2,5, 35 i gryf 6, 41. Tak ludzie gadają, że nie ma warunków do trenowania. Ja na wyprawach robię pompki albo się podciągam, korzystam z tego co jest. Tutaj też na przykład na gryf olimpijski, no jak założę obciążenie, to nie mam w ogóle jak sztangi wziąć do góry, ale zakładam obciążenie, siadam na tej ławeczce, no i tutaj sobie wykonuję serię na barki. Dobra, nie ma co. Opa. Mamy kolejny dzień. No i jaki plan na dzisiaj? Dalej czyszczę Fiata wewnątrz, odkurzam. No i przygotowuję do zabudowy. Może dzisiaj pomierzę też i wykonam wstępnie projekt. W sensie wykonam. No będę musiał bardzo dokładnie przeanalizować co i jak, ale już muszę mieć chociaż wymiary bagażnika dachowego i całego wnętrza. Takie bardzo dokładne wymiary. No właśnie, moi drodzy. Wicka Wiktoria mnie już tyle razy prosiła, żebym zaśpiewał, także no nie mógłbym odmówić. Także osoby, które nie lubią śpiewania, mogą wyciszyć albo wyłączyć na, nie wiem, 2 minutki, bo zaśpiewam cały utwór z musicalu Notre Dame de Paris i utwór o nazwie Belle. Wybiorę wersję tym razem francuską. Spróbujemy ją zaśpiewać na 3 głosy, czyli bas, baryton, tenor. Wiktoria, specjalnie dla ciebie. Belle, cet mot quand tu rêvais pour elle, quand tu dansais qu'elle met son courage ou tel, un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler, alors je saurai l'enfer survivre sur mes pieds. J'épouse mes yeux sous sa robe de gitane, à quoi mes encore de prier Notre-Dame, qu'elle est celui qui lui jettera la première pierre, celui à doux mérite du Padre du sur terre. Ô Lucifer, ô laisse-moi tranquille foi, glisser mes doigts dans les cheveux Esmeralda. Belle, est-ce que diable qui s'est incarné en elle pour détourner mes yeux du Dieu éternel qui a mis dans mon être ce désir charnel pour m'empêcher de regarder vers le ciel. Elle porte en elle nous les péchés originels. La désirée fait-il de moi est criminelle, seule. Comprenez pour une file de joie, une file de rien, semble soudain porter la croix du Galilée. Ô Notre-Dame, laissez-moi un cri de foi, glisser mes doigts dans les cheveux Esmeralda. Belle, malgré si quand sous moi qui vous encensèle, la demoiselle sourit-elle encore plus celle, quand ses mouvements me font voir mon émerveil, son sang je pends aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ma douce idée, laissez-moi vous être infidèle, avant de vous avoir mené jusqu'à Routel. Qu'elle est l'homme qui détruirait son regard, sous plein d'être changé en statue de sel. Ô Lucifer, laisse-moi un cri de foi, glisser mes doigts dans les cheveux Esmeralda. Tyle. Ta górna partia ledwo co, bo dawno nie śpiewałem. Wiki, pozdro.
No dobrze, troszkę podśnieżałem, biorę się do czyszczenia wnętrza. Dostałem ze 2 lata temu od brodatego Zbira, pozdro Zbyszku, taki czyścik do bitumów tytana. No i tym wyczyszczę ten brud cały wewnątrz. Przepięknie to schodzi tym czyścikiem. Tutaj widać, powiedzmy, po wczorajszym czyszczeniu, widzicie? Widać dokładnie, że jest takie rozmazane trochę. A tutaj tym czyścikiem, no to schodzi tak, że te profile wyglądają jak nowe. Także świetny środek. I tak jak czyszczę, no to od razu widzę pewne rzeczy do demontażu. To muszę zdemontować, bo na cholerę mi to tutaj potrzebne. Tak. No raczej. Chociaż nie. Jeszcze nie demontuję, bo tak teraz jak na to spojrzałem, to jak dam tam ocieplenie i później będę chciał robić jakąś błazerię czy coś, to... A nie, tu pójdzie przecież ta... ta plastikowa, wiecie, ścianka. To nie, to demontuję na pewno. To demontuję, tak samo z tej strony i z tej. I te plastiki, bo też nie są do niczego potrzebne. Zobaczę przy okazji, co za nimi jest, ale to na końcu. Najpierw plan bardzo dokładnie wyczyścić. Jedną ścianę już wyczyściłem. Zostały mi jeszcze 3 drzwi i ściana grodziowa. A dużo osób pisało, żebym zlikwidował ścianę, no ale według prawa to nie można takich rzeczy robić, bo to jest element w samochodzie ciężarowym niezbędny. Jedynie co mnie ciekawi, czy można... Nie, no na pewno nie można usunąć tych poprzeczek. Także ściana grodziowa, chcąc nie chcąc, zostaje. Jeszcze wam pokażę, jak to schodzi odrobina tego środka. Na początku trochę rozmazuję, no nie? Potem suchą przecieram. I nawet tworzę taką jakby powłokę, bo to jest w porównaniu do tych blach, to jest śliskie jak cholera teraz, nie? Taka różnica. Korzystając z okazji, oczywiście chciałem to zrobić, jak będę miał nie wiadomo ile tych subskrybentów, ale moi drodzy, jeżeli jeszcze nie oglądaliście kanału Brodaty Zbir, zapraszam serdecznie. Zbyszek, jako jedna z niewielu osób w moim życiu, zawsze życzyła dobrze. Od samego początku, jak się poznaliśmy, na samym początku moich wypraw w 2020 roku, już wtedy Zbyszek mi życzył, Janek, żebyś miał większe auto, żeby ci się wszystko układało i zobaczysz, kiedyś będziesz żył z pasji. No i Zbyszek naprawdę to jest... nie ma takich ludzi z tak dobrym sercem, także póki co ja mogę zrobić? No na pewno polecić jego kanał, bo naprawdę warto. Brodaty Zbir na YouTubie. Pozdrawiam, Zbyszku. Sąsiad coś tam tnie. Tutaj taka różnica. Chciałem wam pokazać. Niby widzicie. Blacha jak blacha, ale po wyczyszczeniu jest kolosalna różnica. Widać tutaj odcięcie. No i teraz zobaczcie, jak taka niby czysta blacha. Dobre, co? O, tyle brudu normalnie. To też zobaczcie, te górne zamki po 10 latach, no nie wiem, czy by aż tak rewelacyjnie wyglądały. Tak samo tutaj wydają się, jakby były wymieniane. Takie przynajmniej moje zdanie. A ten wygląda właśnie na 10-letni. No i ten raczej zmienię, bo to jest taka rdza, że to głowa mała. I tak jak patrzę na te ściany i co mógłbym zrobić bez problemu w zimę, no a mógłbym bez problemu ocieplenie. Nie będę przyklejał do zimnej blachy, bo zainstaluję Webasto. Webasto, jak zainstaluję, włączę je na 2-3 godziny, tutaj się bardzo dobrze nagrzeje, te ściany będą bardzo ciepłe. I wówczas po prostu piankę typu kaflex, bitmat poprzyklejam
i zostawię z tym webasto jeszcze na kilka godzin. Myślę, że takie rozwiązanie. No bo tak, jak to się robi w lato, takie ocieplenie i ściany są ciepłe, klej dobrze przywrze, no to w zimę, jeżeli ściany też nagrzeje, no to nie widzę problemu, żeby to ocieplenie dobrze się przyczepiło. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o takim rozwiązaniu, żeby ogrzać webastem i wtedy poprzyklejać. Tutaj mam dwa światła. Nie działa ani to, ani to. Nie wiem, czy w Doblo było tak, że nawet jak wyłączone silniki były, to takie jedno światło działało, a tutaj nie działa. Nie wiem, czy jak silnik by się włączyło, czy by działało wtedy. No jeżeli nie, no to też trzeba będzie sprawdzić. Generalnie te światełka raczej bym zdemontował, żeby nie było problemu, bo w Doblo raz zostawiłem i nie mogłem uruchomić auta potem, tyle prawo zażarło. Dobra, zakończyłem. Wygląda to wszystko bardzo, bardzo fajnie. Jeszcze jak będę przyklejał ocieplenie, no to wtedy przed samym przyklejeniem, wiecie, to będzie fajnie, bo sobie wytnę szablon z kartonu i odtłuszczę jeszcze raz, tym razem już nie czyścikiem bitumicznym, bo on zostawia taką mikro śliską warstwę, tylko benzynką ekstrakcyjną. No, bo to jest strasznie śliskie. Odtłuszczę, przykleję i temat zamknięty, no nie? A teraz biorę się za odkręcanie tych dwóch plastików, później roznitowywanie tego dziadostwa i na koniec odkurzanie wewnątrz progów, co będzie dość sporym wyzwaniem, żeby tam wszędzie dojść odkurzaczem. Tak to wygląda po zdjęciu, ale jak patrzę, oczywiście to były spinki, dlatego nie chciało zejść, musiałem troszeczkę szarpnąć, ale jak na to patrzę, no to tutaj ciężko będzie coś wymyślić, żeby było ładnie, dlatego takie coś po prostu obiję prawdopodobnie jakimś ładnym materiałem i dam na te dwa wkręty, no nie? Ale na razie niech będzie zdemontowane i tyle. A te elementy, dlaczego roznitowuję, jakbym zmienił zdanie, to tutaj są otwory na dole, widać ten otwór, także można to skręcić na dwie śrubki do czegoś, jakbym montował, ale na razie no, demontuję praktycznie wszystko, no bo tak. I czwarta. Fajnie na wiertarce wyglądają te nity. Dobra, zaraz biorę się za odkurzanie. Taki pistolet musiałem tutaj zainstalować. No niestety, taka rzeźba. Kurde, wkurza mnie ten odkurzacz, bo jest stary. Tutaj kiedyś kabel był łączony. Nie wciąga się do środka, nie działa mechanizm. No ale nie będę inwestował teraz specjalnie w nowy odkurzacz. Tu fajnie, bo całe to błoto zaraz wyjdzie i w środku już tam też wsadziłem palec i jest też dużo ziemi jakiegoś dziadostwa, także biorę się za odkurzanie. Jeszcze zaraz umyję. Generalnie jest tak trochę śrubokrętem tej rdzy tak zdrapałem, no ale dopytam Łukasza, co z tym zrobić, czy po prostu zeskrobać porządnie i zabezpieczyć potem woskiem, czy jakoś inaczej. No ale ostatni moment, jakbym tego nie ruszył, to za 2 lata byłyby dziury w progach.
odkurzone, zaraz jeszcze wyczyszczę i pokażę Wam, jak to wygląda. Tu zobaczyłem jedną ciekawą rzecz, a mianowicie dziurę na wylot w podłodze. Ciekawe, co to było. Tutaj tak samo jest dziura w podłodze. Tutaj nie ma, ale tutaj jest ścięty jakiś nie wiem co to, jakaś śruba czy coś, ucięte po prostu. No na pewno pójdą na to panele, ale zobaczę potem od spodu, co się dzieje. Pozostało mi odkurzyć półeczkę, wyczyścić wewnątrz i generalnie sprawy z czyszczeniem będą już zrobione. Tego jeszcze nie widziałem wcześniej od fotela. No to jest mocno zajechane. Może to jest taki materiał po prostu jakiś kiepski. No i ten sznureczek, co widz powiedział, pociągnij Janek ten sznureczek. No i jest coś takiego. Tutaj nie wiem po co to jest, chyba na jakiś dokument i na kubki. Całkiem fajna opcja, jak będę sobie jechał i tutaj energetyka jak gdzieś daleko, czy kawę. Fajnie. Półeczko odkurzyłem, pozostanie przetrzeć. Tu zobaczyłem takie fajne. Ciekawe jak oni to kurde włożyli, czy to oryginalne. Takie ze styropianu czarnego. Takie dwie dodatkowe małe półeczki. Dobrze moi drodzy, w tym odcinku to już wszystko. Tak naprawdę dzisiaj było głównie czyszczenie. No jestem bardzo zadowolony ze stanu karoserii, ale nie jestem zadowolony troszeczkę ze stanu progów. Chociaż wiecie, to nie były zabezpieczane nigdy woskiem. Mam nadzieję, że wosk da radę. Wydaje mi się, że będzie trzeba tą rdzę po prostu zeszlifować, ile dam radę. Potem forczem, takim specjalnym preparatem, który wiąże rdzę, posmarować. I na koniec woskiem do profili zamkniętych. Ale to doradzę się Łukasza, bo mówię, ja to robię takie rzeczy raz na ruski rok, a Łukasz zajmuje się tym na co dzień, także ma wiedzę na ten temat. Tyle w tym odcinku. Jakbyście mieli jakieś pytania, zapraszam na maila żyjspasji@gmail.com oraz na grupę na Facebooku Żyj z Pasji. A jeżeli się podobało, zostawiajcie wiadomo co. Trzymajcie się, siemanko!